chwalicie, swego nie znacie. A mamy tutaj pisarkę i tłumaczkę, panią Iwonę Banach. Nie no, ja lubię to miasto, bo jest... Czyli jak jedziesz gdzieś na zewnątrz, czujesz się lepiej z tym, co... No jedziesz gdzieś na jakieś spotkania, No, to znaczy, to jest dorobek, to jest cholernie duży, przepraszam za słowa, no, tak. To jest ogromny dorobek. Ja to tak ogólnie. Te reportaże, jestem z nich bardzo dumna. Tybet, fantastyczna książka. Wiedam. Tak. Kobieta, która była w Tybecie w latach 20. XIX wieku. XX. Została lamą tybetańskim. Ona opisuje to, co w tym Tybecie się dzieje, jest genialne. Genialne po prostu. Tylko powiem krótko. Tych książek przetłumaczonych jest 10. Dwie książki z języka włoskiego. Tak. A jako pisarka już napisałaś 5 książek, w tym 2 nagrodzone. To są rzeczy fascynujące i ja w ogóle cieszę się, że jesteś w Bolesławcu. Ja też się cieszę. Mówię naprawdę. Naprawdę. Tak. I że piszesz i tłumaczysz, jesteś wspaniała. Gratuluję. No, nie, cieszę się, że jestem w Bolesławcu, bo to jest takie miasto, gdzie jestem spokojna. To jest kwestia mojego życia. To jest inna sprawa. Wiadomo, że życie to jest jedna rzecz, a pisać, ale nie można pisać, czy nawet tłumaczyć, jak się ma kocioł na głowie albo jeszcze inne tam sprawy. Tłumaczenie jako twoje, no to jest też ciężka praca, to słuchajcie, to jest ogrom. I to jest śmieszne, że po prostu, że tego jest tak, jakoś tak, no, że na przykład z księgami tego nie ma. O, tylko tyle. A gdzieś jadę, gdzie indziej, i oni jakby patrzą na to inaczej. Właśnie, że o, duże, fajne, że jest tego trochę. To jest ciekawe.